Boże, może zastanówmy się, dlaczego pan pułkownik Dusza przez okres tygodnia nie chciał współpracować z przedstawicielami Ministerstwa Służb, w których funkcjonuje. Dlaczego pomimo, iż jego działania były weryfikowane, jego funkcja zawieszona, nie chciał opuścić tego budynku, nie chciał przekazać spraw. Może zastanówmy się nad tym. Tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, że Gazeta Wyborcza w jakimś sensie przez tegoż pana chyba została wpuszczona w mały kanał. Bo jak się potem okazało, sprawa wyglądała kompletnie inaczej. Może też zastanówmy się nad tym, czy funkcjonariusz takich służb powinien... A nie można tego pozdrowić w ciągu dnia? No ale przecież to był rodzaj buntu. Buntu w służbach. Człowiek, który nie realizuje decyzji. Człowiek, który nie opuszcza stanowiska, z którego został odwołany. No to co to jest? No dobrze, ale służby powinny funkcjonować, panie redaktor? Chodzi oczywiście o Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO. To jestem słuchaczem i na to wyjaśnienie. I pułkownik Krzysztof Dusza był jego szefem. Antoni Macierewicz postanowił go odwołać. Pułkownik twierdzi, że powinno się to odbyć w porozumieniu ze Słowacją. Ministerstwem Obrony Narodowej, tak zrozumiałam. Panie pośle, jak to jest? Dlaczego pułkownik Dusza nie chciał sam odejść? O co tu trzeba chodzi? Spytać pana pułkownika. Moje zdanie jest takie, że oczywiście szczególnie w tego rodzaju instytucjach jest pewien rodzaj zwierzchnictwa, tak? To znaczy prawo do zmiany tych, którzy mają nadzór, powinno istnieć i powinno funkcjonować. Ja nie wiem, dlaczego ta sytuacja się tak mocno to wszystko zaiskrzyło. Jeśli jest przepis, pewnie jest taka procedura ze względu na przepisy natowskie, że trzeba to uzgadniać, tak, z innymi stronami, to nie trzeba było to zrobić. Nie ma takiego pierwsze przepisu, bo to nie jest instytucja natowska, od tego zacznijmy. Jest Jeszcze nie miała certyfikatu, bo jest budowana. Okej, w normalnie istniejących z reguły to się pomiędzy służbami uzgadnia. Więc uważam, że to już wiemy. Ja to wszystko rozumiem, tylko naprawdę taką rzecz można załatwić o godzinie 9.37. Dlaczego nie o 9.37? O co w tym wszystkim bardzo chodzi? Krótko. To samo, tylko 9.37. Bardzo krótko. Pytanie, oczywiście. Jakby ten pułkownik zachowywał się w świetle Jupiterów i zgromadzonych dziennikarzy. Bardzo krótko. Minister Macierewicz oczywiście miał prawo odwołać kogo chciała. Osoba w tym trybie wojskowym działająca oczywiście powinna się temu podporządkować natychmiast, to nie ulega wątpliwości. A dlaczego w nocy? Można się tylko domyślać. Ja osobiście domyślam się, że być może tam jakieś dokumenty są przechowywane, o które być może komuś chodziło i to stąd ten taki nadzwyczajny tryb, ale tylko się domyślam. W każdym razie innej potrzeby. 37 tak samo. Innej potrzeby. No niekoniecznie. No może akurat, tak, nie, może no. akurat no, wtedy... No, tylko w nocy. Może w nocy była, świecą, nie, no, może nie była na przykład informacja, że rano ktoś już wyniesie. Nie wiemy tego, no to bądźmy uczciwi, ale pewnie tak to Krzysztof mniej więcej wyglądało. Krzysztof Gawkowski.